Cześć, dzień dobry, witam się z Wami w kolejnym filmie na moim kanale, a dzisiaj opowiemy sobie o Jo Malone Lime Basil and Mandarin. Perfumy pięknie do nas przychodzą, ponieważ są różne opakowania. Ja mam dwa, takie czarne i zazwyczaj tu jest jeszcze taka kokardka i jeszcze coś takiego. Bardzo ładne opakowanie, zawsze marka Jo Malone dba o takie Jo Malone London, ponieważ jest to pod koncertem Estée Lauder. Marka dba bardzo mocno o szczegóły i te opakowania faktycznie są bardzo ładne, solidne i ja sobie zostawiam je i chowam sobie różne rzeczy, na przykład to opakowanie, to większe opakowanie mi służy do tego, by przechowywać sobie wszystkie próbki, które kupuję lub odlewki. Zacznijmy sobie od fragrantiki i nutek. Nuty głowy limonka, mandarynka, bergamotka, nuty serca bazylia, tymianek, irys i bez i nuty bazy wetyveria i patchouli. W otwarciu mamy bardzo mocne cytrusy właśnie, takie wręcz skroplone, wyciśnięte, jakbyśmy wzięli taką limetkę, taką mandarynkę, bergamotkę i po prostu ją ścisnęli. To właśnie taka woń unosi się na otwarciu tego zapachu. Później mamy bazylię, tymianek, irys i bez. Nie czuję irysa. Irys kojarzy mi się z taką bardzo pudrową, ciężką nutą. Możecie mi oświecić, ja tak czuję, mój nos tak czuje i moje ciało również. Spłyca go do takiego bardzo mocnego, nachalnego zapachu. Tutaj tego nie ma. Natomiast bez, bazylia i tymianek. Ten tymianek jest tłem. Bez i bazylia łączą się razem z tym cytrusem, czyli tak jakbyśmy wycisnęli właśnie na tą bazylię i na ten bez, kropili tymi cytrusami te nuty. To właśnie tak to pachnie. I przyznam, że ten bez jest bardzo przyjemny. Dla mnie jako alergika absolutnie on nie jest drażniący w nozdrze. Także bardzo przyjemna woń. W nutach bazy mamy wetyverię i patchoulę. Ta patchoula jest taka trochę cierpka, trochę gorzka, natomiast nadal jest to wydźwięk bardzo świeży, bardzo żywiołowy, ekspresyjny. I ten flakon mam już chyba z 3 lata. Płyn się nie zmienił. Cały czas jest taki lekko słomkowy, żółtawy, co mi się bardzo podoba. Samo opakowanie też nic nie dzieje. Flakon jest bardzo porządnie wykonany. Tak samo atomizer, nic się z niego nie wylewa, nic się nie dzieje. Natomiast sam zapach jest ulotny. Dla mnie on pachnie 2-3 godziny. Później trzeba i tak sobie dopsikać, żeby się odświeżyć. Natomiast jest to zapach z reguły, który ma nam służyć jako takie odświeżenie, opryskanie, dodanie energii, witalności. Ja go bardzo lubię. Z tego względu, że jak już wiecie, kocham zapach nie tylko różany, ale właśnie cytrusowy, świeży, bardzo ładne, takie rześkie, dodające energii. Uwielbiam taką woń i uważam, że jest to świetna kompozycja, prosta, ale mimo wszystko ma coś w sobie, co uzależnia. Ten wydźwięk koloński, ponieważ jest to Lime Basil and Mandarin Cologne, jest bardzo łagodny. On nie jest kwaśny, nie jest zbyt słony. Natomiast ten wydźwięk koloński jest po prostu taki ludzki, nieprzerysowany, nienachalny. Mnie on osobiście pachnie cytrusowo, świeżo, rzeźko. Raczej wydźwięk ma pozytywny. Ludzie go może aż tak bardzo nie czują. Tu nie ma takiego ogona za mną. On nie projektuje jakoś na wszystkie strony świata. Natomiast jest to wyczuwalna woń na pewno dla najbliższego otoczenia gdzieś tam obok, czy partnera, partnerki, jak najbardziej. On jest wyczuwalny i dla nas samych. Świetna propozycja zarówno na lato, na wiosnę, na wczesną jesień. Ja używam różnych perfum na różne pory roku i nie klasyfikuję też perfum, że nie wiem, słodkie jesienią i zimą i cytrusowo, kwiatowe, wiosna, lato. Raczej kieruję się tym, że perfumy mają po prostu mnie cieszyć i tyle. Ja to robię dla siebie, nie dla otoczenia, natomiast jak najbardziej śmiało mogę polecić tę wersję. Bardzo często jest podrabiana, czasami trafnie, czasami mniej, natomiast ja mam oryginalny flakon, z którym się nie chcę rozstać i mam nadzieję, że jeszcze będzie mi służył kilka lat, ponieważ go sobie oszczędzam, ja sobie go dawkuję, ja pracuję na home office, więc sobie go dawkuję od czasu do czasu dla siebie, dla przyjemności, żeby dodać sobie energii po kolejnym kolu, po kolejnym spotkaniu lub po różnych takich czasami pracach monotonnych, gdzie po prostu
potrzebuję po prostu zgłębić takiej tajemnicy cytrusowej świeżości, bo to zawsze dodaje, jakoś tak napędza do działania. Dajcie znać, jeśli używałeś, czy używaliście, co lubicie z marki Jo Malone, bo jeszcze mam dwie fajne, ciekawe propozycje. Jedna będzie taka jesienna, natomiast bardzo ją lubię, z nutą wanilii, a druga będzie bardzo taka owocowo w kierunku kwiatowej. Dajcie znać, czy jesteście ciekawi, ciekawa, i do następnego.